Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, z firmy Mavcar, a dzisiaj kolejne Audi, tym razem ostatni rocznik przed liftingiem, a szóstki co siódemki, czyli 2014. Tutaj mamy jeden z fajniejszych silników dwulitrowych, 177 koni, bardzo przyjemnie jeżdżący, jak najbardziej wystarczający do masy tego pojazdu. Przebieg samochodu to 207 tysięcy, tam z groszem. Mamy też tutaj skrzynię manualną, sześciobiegową. Wszystko zależy, jak kto lubi. Jedni wolą automaty, drudzy manuale. Wiadomo, automat troszeczkę droższy w obsłudze, ale jeździ się inaczej, że tak powiem. Dwumasa, sprzęgło w dobrym stanie. Nic nie hucze, nic nie tłucze. Auto prowadzi się przyjemnie. Fajny też zestaw alufelg 18, ładnie nadają masywny wygląd temu pojazdu. Jest też oryginalny hak, który się wysuwa takim włącznikiem wewnątrz bagażnika, więc nie szpeci nam pojazdu. Oczywiście Big Xenon, bardzo ważny, no bo to auto naprawdę zmienia się wizualnie, wygląda dużo świeżej, jeżeli mamy światła Big Xenonowe i te paski LED z tyłu w lampach, jak i z przodu. Fajny też wydech, taki chromowany, taki pakiet troszeczkę bardziej ładniejszy, z tymi chromowanymi relingami. Ogólnie bardzo przyjemny samochód, też jest serwisowany, technicznie bez zarzutu, ładne klocki, ładne tarcze, przede wszystkim nigdzie nie pognity, a w środku mamy i też sportowe fotele, no ale o tym jak zawsze wspominam wewnątrz. No i trzeba dodać u mnie też w rozsądnych pieniądzach, bo będą Państwo mogli znaleźć za kwotę około 60 tysięcy, czyli za 14 rok. Jest to dobra cena, bo przeważnie w tej cenie chodzą roczniki 2012. Proszę Państwa, teraz kilka serwisowych protokołów. Tutaj jakiś tam pierwszy, który tutaj mi się wpadł w ręce przy przebiegu 135 tysięcy. Dalej jedziemy. Tutaj jest kolejny, to jest akurat przegląd 17 roku, gdzie miała 136, tutaj 14, 113 tysięcy. Dalej to wszystko jest razem podpięte, razem, ale to są drobnostki, bo auto było serwisowane w Audi, jak tutaj widzicie. Jeszcze tu mam jeden z 87 tysięcy. Nie, 83, przepraszam. I to z takich rzeczy podstawowych jest na tyle. Dalej mam jeszcze tutaj taki kolejny serwis plan, bo musicie tutaj pamiętać, że Audi w tym roku dawało książkę serwisową, ale nie dawało Wam możliwości robienia stempelków. Po prostu opisywało Wam, co kiedy musicie zrobić i dawało Wam po prostu karteczki do naprawy i wpisywało do takiego systemu wewnętrznego. Tutaj jest jeszcze końcówka serwisów, była zrobiona w Boschu. Jeden mamy przy książka założona w 2019 roku, jeden jest 2019 przy 177 i drugi 2021 przy 193. No i czy tu mam jeszcze jakiś jeden? Już Wam tutaj mówię. Tak, tutaj coś jeszcze jest do 2022 roku, do marca. Czy to miała być kolejna wymiana? Mniejsza z tym, przejdźmy do wnętrza pojazdu, bo jest naprawdę taki zestaw, jak powinien być przy zakupie takiego samochodu. Zacznijmy sobie od lewej strony. Jak widzicie, przyciski, wszystko z taką fajną chromowaną obwódką. Włącznik świateł, oczywiście jest automat i ten system, który gdy pada, włącza nam też od razu światła, bo wiadomo, u nas w Polsce, gdy pada, trzeba jeździć na światłach i też chyba w większości krain Europy. Kierownica sportowa, trójramienna, oczywiście bardzo ważne, bo tutaj kolorowy wyświetlacz między licznikami, super sprawa, bo niektóre samochody po prostu mają czarno-biały, no i nie wygląda to przy takim dosyć drogim samochodzie fajnie. Tutaj mamy też oczywiście kolorowy wyświetlacz z możliwością ustawienia Audi Drive Select, czyli tam lżejsza praca wspomagania i takie inne pierdoły, lepiej reaguje na gaz, oczywiście też jest tryb oszczędny. Dalej środek, klima, automat dwustrefowa, grzane fotele, dwa miejsca na kartę SD. No i tutaj konsola przy zmianie biegów, przy lewarku zmianie biegów. Jest oczywiście auto hold, też fajna funkcja, auto nam się zatrzymuje. Gdy mocniej siedzimy hamulec, jest oczywiście zapięty pas. Na przykład gdy stoimy na światłach. Przycisk start and stop, więc nie musimy grzebać, szukać kluczyka, dostęp bezkluczykowy. No i sportowe fotele. Też bardzo ważne, z tyłu standardowo ISOFIX. No i co, już jeszcze pokażę Wam fotel. Fotel wygląda dobrze, nie jest przydarty. Przełączniki od tempomatu
Ogólnie wnętrze przyjemne w tym pojeździe i jak widać fajne spalanie na tak długim odcinku, prawie 7000 km, 7,2 litra. No i oczywiście zapraszam Was do wejścia na moją stronę na Instagramie mafkarauta oraz zwiedzenia też Otomoto, czyli mafkarotomoto.pl, zasubskrybowanie kanału oraz polajkowanie filmu, bo nawet jeżeli nie szukacie danego typu auta, to zawsze coś może się pojawić, co będziecie chcieli kupić, obejrzycie sobie na YouTubie, zadzwonicie i może będzie właśnie to, co potrzeba. No i pamiętajcie, u mnie każde jest auto opłacone, możecie je kupić wraz z gwarancją do roku czasu i przy okazji, jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, mogę je dowieźć w rozsądnej kasie na lawecie lub też zarejestrować na siebie i sprzedać Wam zarejestrowane. Pozdrawiam!